Cześć, witajcie. Dzisiaj jest dzień drugi naszej wycieczki i powiem wam tak. Po pierwsze, jesteśmy aż w Dniupi w ogóle. Tak jechaliśmy, że o 6 rano dojechaliśmy sobie na pole namiotowe. Wstaliśmy, bynajmniej ja wstałam o 10:30. Wyspałam się. Nie było większych sensacji, ale było zimno w nocy, ale powiem wam, śpiwór, który kupiłam. Rewelacja, po prostu normalnie spałam sobie tylko w ubraniu termicznym i ani razu praktycznie się nie obudziłam z powodu, że było mi zimno. Stoimy w miejscu, w którym są jaja, ptasie jaja, zrobione w skali od 1 do ilu, nie wiem czy tu jest napisane, 34 jajka w 2009 roku zrobił je. Osoba nazywa się Sigurdur Gudmundsson i one reprezentują, każde jajo reprezentuje dane jajo ptaka, które tutaj w tym rejonie składają właśnie jaja. Jest ptaków bardzo dużo na Islandii, przylatują one z Afryki przeważnie, żeby jaja składać. Tutaj nie jest napisane, jest to chyba skala od 1 do 150 z tego co pamiętam, ale ja nie pamiętam, więc może wprowadzam was w błąd. Wygląda to bardzo fajnie i teraz trochę się przejdziemy. No, pierwsze jajo, jak widzicie, jest ogromne. Ono jest bardzo duże. Moja ręka przy tym jajeczku jest mała, lołmur. Później następne jaja już są mniejsze. Skogar, trostur. Wszystkich wam czytać ich nie będę, ale tutaj chociaż kilka. Zobaczcie, one też się różnią kształtem. Niektóre są jakby bardziej wydłużone, niektóre są bardziej owalne. Tamto jest takie śmieszne. Wygląda jak okrągła kulka ze stożkiem. Także każde jajo jest inne. Są one wzorcowane na jajach prawdziwych. I jest to właśnie atrakcja. Jest to właśnie atrakcja tutaj Dupi Wogór, ponieważ jest to bardzo małe miasteczko i tak naprawdę dzisiaj jest czwartek i powiem wam, że ruchu tutaj żadnego nie widać, tak ludzi na ulicy czy po prostu wszyscy gdzieś pracują. Jest trochę turystów, ale nie za dużo jest turystów właśnie z innych krajów. Przez to wszystko w większości są to turyści Islandczycy, którzy podróżują, bo mają wolne. I co moje takie właśnie było zdziwienie dzisiaj właśnie w nocy już tutaj na tym polu namiotowym, to, że wcześniej jak się przyjeżdżało na pole namiotowe, to nie było czegoś takiego, że jest napisane, że na przykład użycie kuchni 1700 koron kosztuje, co jest dość dużo w sumie. Chcesz skorzystać z prysznica, tam znowu płać. Za łazienkę 100 koron. Ja nie wiem, czy myśmy zapłacili za łazienkę, może nas nie skasowali, ale to po prostu właśnie świadczy o tym, jak turystyka wpłynęła na Islandię, na Islandczyków, że za wszystko trzeba płacić. Kiedyś po prostu się przyjeżdżało, płaciło się tylko za pole kempingowe, za to, gdzie się stawia namiot i jakoś tak nikt nie kasował nikogo za użycie toalety. No ale wiecie, z jednej strony to ma sens, bo tak sobie myślę. Najpierw byłam zła, że dlaczego mam płacić komuś 100 koron, zawsze było za darmo na Islandii, ale z drugiej strony ktoś też kupuje papier toaletowy, mydło, ktoś musi przyjść to posprzątać i jednak wchodzi się do czystej łazienki, a nie do jakiejś obory, także no lepiej jest zapłacić, także ja się tylko zdziwiłam, że na polu kempingowym ja mam płacić 100 koron za każde wejście, czy jednorazowo za wszystkie wejścia, no, także to było ciekawe. Woda była ciepła, można skorzystać z prysznica, jeżeli ma się na to ochotę. Także full wypas. Kiedyś właśnie gorzej było z prysznicami. Zobaczymy, jak to wygląda w dalszej części, oczywiście tutaj wschodu. Dzisiaj jedziemy w stronę Eskifjordur i ja w Eskifjordur mieszkałam kiedyś, dawno temu, także myślę, będzie bardzo ciekawie. To jedziemy dalej.
Zatrzymaliśmy się na chwilę. Tutaj widzicie, są takie siatki i w tych siatkach jest hodowana ryba. Ryba, która później jest, wiadomo, poławiana i sprzedawana do różnych, czy za granicę, czy tutaj może być, że nawet na lokalny rynek, na lokalny rynek. W takich siatkach znajdziemy łososia, czy dorsza, czy łupacza, najróżniejsze ryby. I ponad 20 lat temu już zaczęto to testować i jak ja pracowałam w fabryce rybnej, to właśnie oni odpadami karmili dorsza, testując, czy dorsz będzie to jadł, jak ten dorsz będzie rósł. Jak wygląda taka ryba? Wygląda tak samo, ale w środku ona jest jakby mniej mięsista, ona ma mniej zwarte mięśnie, ponieważ mięso, ponieważ no widzicie, ona jest w siatce, to jest sztuczne i ona nie ma jednak, nie pływa na takich dystansach jak w naturze, no więc to mięso moim zdaniem jest gorszej jakości, aczkolwiek jest sprzedawane, bo jest na to jest sprzedawca, jest kupujący, także widzicie, takie właśnie są siatki. W Norwegii też pełno tego jest. No, dojechaliśmy do miejsca, w którym są dwa piękne wodospady i idziemy obejrzeć ten, który bardziej szumi. Pięknie woda płynie. Jest moc. Bardzo ładne miejsce.
jesteśmy na drodze między Breitalsvikiem a Stodvarsfjordur. I zatrzymaliśmy się, ponieważ jest przepiękne miejsce. Zobaczcie. Wspaniały widok jest tu na ocean i na fiordy, które właśnie widać, jak jedziemy, i na tą górę, takie islandzkie Machu Picchu. Nie wiem, jest niesamowita i ta mgła też robi wrażenie, chociaż gdyby jej nie było, to byłoby lepiej widać, jak wysoka, ale jest ogromna ta góra. Nie no, po prostu ten, kto tu nie był, to koniecznie musi przyjechać, a ten, kto nie może, to niech ogląda Wenus, bo my gdzieś pokazujemy tutaj, co jest ciekawego. Jedziemy na kawę, w poszukiwaniu kawy, ponieważ po 4 godzinach spania chce mi się spać. Kolejne piękne miejsce po drodze. Tak naprawdę to by można było tutaj nagrywać i nagrywać i po prostu zrobić z tego 20-godzinny film, a nie jakiś krótszy. No, ale chcę wam coś ciekawego pokazać. Chcę wam coś ciekawego pokazać, co jest właśnie w wielu miejscach na Islandii pod górami. Nie będę przychodzić na drugą stronę, gdyż po prostu nie chcę i tu stąd nawet lepiej widać. Tutaj widzicie taką siatkę. W tej siatce są kamienie. I oni tutaj właśnie tak budują. Czasami budują ileś pięter tych właśnie siatek wypełnionych kamieniami. I tylko to jest po to. W tej chwili tu tego nie widać, aż może tak. Ale są takie miejsca, że głazy, całe głazy po prostu mogą zejść nam na drogę. I tak jest na Westfjordzie. Ta droga już jest w tej chwili zamknięta, ale to było w latach 90. Jechał autobus i po prostu głaz spadł i wypadł w ten autobus. I no niestety był wypadek. Czy to w Śnieżycy było z tym autobusem? Przepraszam was, to po prostu teraz się pomyliłam. Ale tam nieraz spadały głazy i potrafiły spadać właśnie tuż przed samochodem. I oni zaczęli budować takie siatki. Też budują takie jakby szyny kolejowe z siatką, żeby te głazy zatrzymywać. No dobrze, my jedziemy po tę kawę. No. Zjedliśmy przed chwilą bardzo dobrego hamburgera, napiliśmy się kawki i mogę wam polecić to miejsce, ponieważ jedyne w swoim rodzaju. Czekaliśmy na hamburgera długo, był dobrze wypieczony, był zrobiony jak w domu, a nie taka masówka, cyk, cyk, następny proszę. Także w Stodvarfjordur macie fajną budkę po prawej stronie, jak jedziecie właśnie z Reykjaviku dołem. Na pewno do zaliczenia. I co ważne, nie były drogie te hamburgery, bo były tańsze nawet jak w Reykjaviku. To jest ważne. Jesteśmy we wiosce, która jest opuszczona i zobaczcie, jaki piękny widok. Stoją barany, opuszczony dom.
W tle widać górę Skrudur, która miałam widok na nią przez właśnie czas, kiedy mieszkałam w Eskifjordur. Do tego jeszcze tam latarnię bardzo fajną widać z tyłu, także przepiękne miejsce. Mamy też inny opuszczony dom, co jest bardzo ciekawe. Nie wiem dlaczego to jest opuszczone, ale jest to właśnie ciekawostka. Na Islandii jest dużo opuszczonych miejsc, domów. Czasami ludzie nie wiedzą dlaczego, czasami się wyprowadzają. O, zobaczcie, jak młode baranki do mamusi przyszły, tam stoi druga rodzina. Jedna rodzina kontra druga rodzina. Może przyjdą do mnie? Wątpię, bo one uciekają, wiecie, one uciekają. Domek z kamienia zbudowany dla właściciela statku w 1875 roku. A przede mną widzicie fabrykę, hutę aluminium, którą zaczęto budować w 2003 roku. Jak ja pracowałam niedaleko, to właśnie zaczęto to budować. I powiem wam, tutaj to naprawdę nic nie widać oprócz tego jednego bardzo długiego budynku, ale tam ich jest bodajże 3 i strasznie dużo kontenerów tam stało, także fabryka działa na pełnej mocy. I z Reyðarfjörður, którego właśnie jesteśmy w tej chwili, w Reyðarfjörður, i jedziemy do Eskifjörður.
miasteczko Eskifjordur i właśnie to tutaj Wenus w pewnym momencie mieszkała i pracowała w fabryce rybnej. Wizyta w Eskifjordur po otwarciu drzwi z samochodu dała nam przepiękny i cudowny aromat rybny. Całe miasto po prostu wali rybą. I teraz rozumiem dlaczego, jak wtedy mieszkałam i przyjechałam już później mieszkać do Reykjaviku, kto w nie wsiadał do mojego samochodu, mówił: ale tu śmierdzi rybą w twoim samochodzie. No niestety, to już widzę. Dlaczego? Czuję, nie widzę, czuję. Ale tak, tutaj jest przetwórnia mączki rybnej w Eskifjordur i tak, i to spowodowane jest prawdopodobnie dlatego ten zapach. Zobaczcie, jaki piękny wodospad. W tym miejscu widok jest najładniejszy i powiem wam jeszcze, że w zimę, jak jest ciemno, ten wodospad podświetlony jest na niebiesko. Wygląda to przecudownie, ta właśnie górna część jego jest podświetlona i wjazd do miasta jest po prostu spektakularny, bo chyba to jest jedyne miasto na Islandii, gdzie ten wodospad jest podświetlony i jest na wjeździe do miasta. Zobaczcie, tutaj napisali na tablicy Romantiskasta Fervit, czyli the most romantic part of the town, czyli najbardziej romantyczna część tego miasta. I tak się zgadza, tu mamy domy starców, boisko, basen, cała właśnie nowa dzielnica, która jak ja mieszkałam jej w ogóle nie było, kościół, no i oczywiście wodospad, więc... Jest to najpiękniejsza część miasta, a tam daleko, właśnie pod górami, Wenus kiedyś chodziła z kolegą, którego tu miała, przyjaciela swojego, i chodziliśmy łowić pstrągi. Pstrągi i dorsze, i właśnie on zainspirował mnie do tego, żeby łowić. No co prawda teraz już nie łowię, ale miałam takiego kolegę i bardzo fajnie spędzaliśmy czas. No ale później wiadomo, drogi się rozeszły. Ja pojechałam do Reykjaviku i się urwał kontakt, ale było. Powiem wam, to jest takie miejsce bardzo magiczne dla mnie, bo ja mam bardzo fajną, bardzo fajne wspomnienia z pozytywną energią. Właśnie stąd, zwłaszcza, że z Flatry jak pojechałam, to była taka ciężka energia wśród tych ludzi. Jak ja tu przyjechałam i zobaczyłam te miejsca dookoła mnie, tą zieleń, drzewa, które tu na wschodzie Islandii właśnie są. Kochani, ja się zakochałam w tym miejscu po prostu od razu. Obecna sytuacja turystyczna Islandii. Widzicie tu po prawej stronie autobusy, po lewej autobusy, tu znowu autobusy. Stoją bez tablic rejestracyjnych, gdyż rząd pozwolił ściągnąć tablice rejestracyjne, żeby ludzie nie płacili po prostu podatku drogowego. To wszystko stoi. Tu mamy stację benzynową po lewej stronie, gdzie Wenus kiedyś swojego czasu czasami kupowała sobie los na loterię Lotto i niestety nic nie wygrała, więc dała sobie z tym spokój. Przejeżdżając dalej widzicie takie zabudowanie. Jest to takie spokojne miasteczko, którym się jedzie do jeszcze innej miejscowości. Myśmy już tam nie dojechali, ale pojechaliśmy taką fajną drogą, którą zobaczycie za moment. A teraz tu widzicie czarny dom, to jest muzeum i naprzeciwko tego muzeum jest fabryka rybna Askia, która już nie działa, swoje dobre lata już po prostu przeszła, dlatego że wnuk założyciela postanowił sprzedać wszystko. I ja tu mieszkałam, po prawej stronie jest właśnie, było miejsce, gdzie można było mieszkać, taki hotel pracowniczy, tu się szło do pracy i...
Przepraszam, nie Askja, tylko Eskja, widzicie, tu mi się pomyliło. Askja to jest góra na Islandii, Eskja od Eski Fjordur. Ta fabryka się nazywała i właśnie tak jak mówię, wnuk postanowił sprzedać swojego czasu, jak już dziadek zmarł, żeby prawdopodobnie nie widział i zawału nie dostał. Sprzedał maszyny, miasto od razu siadło, nikt tu pracy nie miał, że tak powiem, z lokalnych ludzi. Zaczęto wyprzedawać dość tanio domy. W tej chwili to jest miasteczko, w którym jest też bardzo dużo domów tanich do kupienia, jeśli chodzi o Islandię, ale tani nie znaczy, że dobry, ponieważ po pierwsze tu nie ma pracy, a po drugie te domy już stoją od naprawdę bardzo dawna. I kupując taki dom, no to wiadomo, jak już tak stał, to wcale dobry może nie być już później w środku, ale miasteczko ma na pewno swój urok. Na pewno jest bardzo przyjemne, przyjazne i specyficzne. Tutaj też znajduje się jaskinia kryształów, która jest na górze za Eskifjordur w pewnym miejscu. My tam też nie dojechaliśmy. Też można pojechać na Votlavik, to jest miejsce, gdzie jest dom, w którym straszy. Tam niestety trzeba mieć jeepa, też nie dojechaliśmy. Ale myślę, że Wam tutaj się spodobało to Eskifjordur, tak jak mi kiedyś, dawno temu, kiedy to właśnie z tych flater ciemnych, zimnych i ponurych przyjechałam i zobaczyłam, że są drzewa. Także to byłam pod wielkim wrażeniem i naprawdę bardzo miło wspominam to miejsce tutaj. Mieszkając w Eskifjordur w ogóle, to słyszałam dużo ciekawych historii na temat drogi, która znajduje się w tej chwili już jest zamknięta, ale kiedyś była to regularnie uczęszczana droga przez wszystkich tutaj, którzy mieszkali i chcieli dojechać do Neskolpstadur. Jest to bardzo specyficzna droga, kochani, ponieważ jest to droga z bardzo dużym kątem nachylenia, z bardzo dużymi serpentynami. I jest bardzo niebezpieczna, przez co właśnie postanowiono wybudować w końcu po latach tunel, żeby ominąć tego zagrożenia. Jest to naprawdę niesamowita droga. Ja zawsze myślałam, że jest to jedna z najgorszych dróg i tak ona się plasuje, top ten właśnie
najgorszych dróg na Islandii. Ta zajmie na pewno swoją pozycję, są jeszcze gorsze drogi, jak się później okazało. Ale właśnie postanowiliśmy Was zabrać, żeby Wam pokazać, jak ta droga wygląda. No to jedziemy, zabieramy Was na wycieczkę po bardzo krętej, stromej drodze z pięknym widokiem, z kątem nachylenia właśnie 13%, który jest o tutaj. Jestem ciekawa Waszej opinii na temat tej drogi, co myślicie, czy w ogóle jeździliście po takich drogach. Piszcie w komentarzach na dole i tak, i oglądajcie z zapartym na pewno tchem, jak ta droga wygląda. Thank you.
jestem na górze, na jednej z najgorszych górek na Islandii. Siedzę w samochodzie i wiecie co, zastanawiam się, jak to było, że kiedyś ja tędy śmigałam samochodem normalnie. Teraz się denerwuję, ale to jest właśnie takie miejsce, że to jest po prostu niesamowite. Zresztą nagrałam, jak się jedzie pod górę. I widok jest przepiękny. Widzicie, tam w tle jest Eskifjordur. To jest stara droga właśnie, ona już jest nieczynna w sensie takim, że już nią się nie jeździ, ale wyobraźcie sobie, teraz tu jedziecie i kąt nachylenia tej drogi jest 18%. To jest bardzo dużo i droga, powiedzmy, jest ośnieżona albo oblodzona i trzeba jechać. Także tutaj widzicie, ta część Islandii, tak jak mówiłam, górki są ogromne. Ale zobaczcie jeszcze widok o tutaj, na górę Holmatindur. Góra Holmatindur. Przepiękny właśnie widok na fiord. I lato jest zimne, jak widzicie, śnieg jest też na górach. A jak jest lato ciepłe, to śniegu nie ma na górach. Żegnam się już z Wami tutaj. Subskrybujcie mój kanał, klikajcie dzwoneczek, łapeczka do góry. Oczywiście bardzo mile, jeżeli zostawicie komentarze, jak podobała się Wam wycieczka. Ja nagrałam bardzo dużo filmów i śledźcie właśnie, co się będzie działo ze mną. Na pewno zwiedzicie Islandię w tym roku, jak to wygląda. Jeśli wybieracie się do Islandii, to właśnie musicie koniecznie obejrzeć te miejsca, które myśmy wybrali jako najciekawsze, najfajniejsze i takie no, urokliwe. To byłoby na tyle. Ja pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. To na razie. Cześć!